Bardzo serdecznie zaś witam na trzecim wykładzie y, drugiego rozdziału, część druga. Y, omówiliśmy już pierwszy rozdział, część drugiego rozdziału listu do Rzymian. Mamy świadomość, o czym Paweł pisze po tych pierwszych przywitaniach, że pisze o wielkiej potrzebie człowieka y, poznania Boga, uznania tego Boga i przyjęcia Jego zasad życia. I o tym mówiliśmy również przy końcu poprzedniego wykładu. Że szósty wiersz mówi wyraźnie, że Bóg odda każdemu według uczynków Jego. Dosłownie tekst ten brzmi, który odda każdemu według uczynków Jego. Albo to będzie nagroda, albo to będzie kara. Nauczanie Jezusa Chrystusa nie pozostawia w tej kwestii żadnej wątpliwości. Przyjdzie dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie, by oddzielić tych jednych na prawo, drugich na lewo. Apostoł Paweł, pisząc o tej kwestii, mówi: tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i, sprawiają, i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Jedna grupa i druga grupa. Jedna nagroda, a druga kara. Jakżeż trudno w dzisiejszych czasach mówić w taki sposób o Bogu. O Bogu, który daje nagrody, lubimy mówić. O Bogu, który daje kary, lub będzie kiedyś karał, niezbyt nam się to podoba. I każdy z nas, który uznaje Boga, czci Boga, pragnie nagrody Bożej, pragnie tej radości, gdy będzie mógł się spotkać ze swoim Ojcem. Jakżeż to y, triumfalny moment będzie dla wszystkich tych, którzy, jak czytamy, którzy trwali w dobrym uczynku, dążyli do chwały i czci i nieśmiertelności, a on da życie wieczne. To pragnienie i ta istota życia była sensem życia w wielu ludzi wszystkich wieków. I po Chrystusie, i przed Chrystusem. Jakżeż istotą dla wielu ludzi żyjących było właśnie żyć tak, by Bóg spojrzał łaskawie na człowieka, by Bóg obdarzył go miłością i by go przyjął do swej chwały. Ale ten ósmy wiersz pisze trudne rzeczy. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają, i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Sprzeciwiać się prawdzie. Kto się sprzeciwia prawdzie? Już w pierwszym rozdziale Paweł apostoł bardzo mocno to pisze, bo pisze o tym, że kto nie uzna Boga, nie przyjmie Go, nie zobaczy w dziełach stworzenia tego Boga, to tak naprawdę sprzeciwia się prawdzie o Bogu, o Jego istnieniu. Yy, gdy potem człowiek wchodzi w grzechy, różne grzechy swojego życia, i nie myśli nawet o tym, że yy, źle postępuje, że to, co robi, jest sprzeczne z moralnością życia ludzkiego już nie mówię tylko chrześcijańskiego, ale nawet ludzkiego, yy, to tak naprawdę hołduje człowiek nieprawości. I Paweł Apostoł, który to pisze, yy, kontynuuje w taki sposób. Tak utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe. Najprzód Żyda, potem Greka. Pytanie możemy zadać, dlaczego pierwsza Żyda? I o tym za chwilę będziemy mówić. Yy, to nie tylko dotyczy yy, podziału na narodowości, to dotyczy przede wszystkim podziału na świadomość człowieka. A chwała i cześć, i pokój, czytamy dalej, którzy czynią dobrze, najpierw Żydowi, a potem Grekowi. albowiem kolejny tekst mówi u Boga nie ma względu na osobę u Boga nie ma względu na osobę fundamentalny tekst o Bogu fundamentalna prawda o Bogu u Boga nie ma względu na osobę gdziekolwiek zajrzymy w piśmie świętym czy to w historiach Starego Testamentu, bardzo odległych czasów, czy to sędziów, czy czasów jeszcze wcześniejszych Mojżesza i Jozuego, czy później w czasach królów izraelskich i judzkich, czy potem w czasach funkcjonowania proroków różnego, różnych, a potem czasy Jezusa, Chrystusa i apostolskie i poapostolskie, to wszędzie. Usłyszymy tą samą prawdę: u Boga nie ma względu na osoby. I myślę, że to jest jedna z bardzo ważnych myśli zawarta w tym fragmencie, ale również w całym liście do Rzymian. Gdy będziemy rozważać różne kwestie w tym liście, różne fragmenty będziemy musieli ciągle pamiętać o tym jednym podstawowym, fundamentalnym prawie, zasadzie Bożej, możemy powiedzieć, u Boga nie ma względu na osoby. Czasami to, to pojęcie i to nasze funkcjonowanie ludzi sprawia, że my inaczej, zazwyczaj inaczej traktujemy, Kogoś bliskich, żonę, męża, dzieci, nuczęta, a już inaczej kogoś może bardziej nam odległego. Inaczej może traktujemy braci i siostry w zboże, inaczej ludzi z zewnątrz, ale to jest istota. To jest prawda Boża. Bóg, o którym mówimy, że jest sprawiedliwy. To ta sprawiedliwość Boża polega też na, to, na tym, że u Boga nie ma względu na osobę. I teraz czytamy dosyć trudne teksty, bo ci, którzy bez zakonu, czyli bez prawa, zgrzeszyli, bez zakonu też poginą. A ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Skupmy się pierwsze na tej części wstępnej pierwszej. Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu poginą. Trudny fragment. Jak karać kogoś, kto nie poznał prawa, nie znał prawa, i jeszcze takim wyrokiem no, ostatecznym zginie taki człowiek. Ta prawda y, trudno przebija się do naszych umysłów. A już tr jeszcze trudniej do naszych serc. Jak zrozumieć, że ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu zginą? Tylko pytanie, które sobie tutaj musimy postawić, o którym już troszeczkę powiedzieliśmy na poprzednim spotkaniu, yy, jest takie: Czy można zgrzeszyć, jak nie ma prawa? i dojdziemy do fragmentów, a tu chcę powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy zasadzie kontekstu tego bliskiego, dalszego i całościowego pisma świętego. Ale gdy mówimy tu w kontekście nawet dosyć bliskim i o kontekście jednego listu Apostoła Pawła, to przyjmujemy i to jest jedna z zasad hermeneutyki biblijnej, że słowa sobie nie przeczą. Że autor nie mógł sobie zaprzeczać w tym rozdziale w stosunku do innych rozdziałów. I tenże Paweł pisze w tym samym liście, że gdy nie ma zakonu, to nie ma grzechu. A więc jak może człowiek zgrzeszyć, gdy nie zna zakonu? A to jest problem człowieka, tutaj okazuje się, i o tym żeśmy mówili już w tym pierwszym rozdziale. Że ludzie, którzy nie uznali Boga, sprzeniewierzyli yy, się Bogu, nie respektowali Jego praw, nawet jego, ich nie czytają, nie badają, nie wiedzą, co one znaczą. A są przecież jeszcze naturalne prawa, które Bóg gdzieś tam na początku wpisał w serca ludzkie. I tu chciałbym odwołać się do tej historii, jednej z pierwszych opisanych w pierwszej księdze rodzaju, gdzie Czytamy o Kainie, że zabił Abla. Skąd on wiedział, że on coś złego zrobił? Czy mógł w ogóle wiedzieć? Przecież mógł, może to było takie oczywiste. Miał prawo zabić brata. Już wcześniej Bóg do niego przemawiał i mówi: Grzech czyha u twych drzwi. Kusi cię, ale ty masz nad nim panować. A więc nie był bez takiej świadomości w naturze. Że zabójstwo jest czymś złym, jest jakimś grzechem wobec Boga, nie tyle wobec człowieka, też wobec współbrata, to byli bracia. Straszna, byśmy powiedzieli, historia. Ona jest na pierwszych kartach Pisma Świętego opisana. Ale się okazuje, że nieznajomość prawa, i tak jest dzisiaj w prawodawstwie każdego kraju, yy, nieznajomość prawa. Nie zwalnia cię z odpowiedzialności. Niedawno w, u nas w kraju zmienił się kodeks drogowy. I pierwszeństwo yy, na drogach, szczególnie na zwężeniach dróg, yy, otrzymują osoby, które wjeżdżają na ten główny ciąg, gdy są zwężenia. Wielu kierowców nawet o tym jeszcze nie wie, mimo że przepis jest już, nie wiem, chyba dwa albo trzy lata. Jest coraz bardziej ten przepis wskazywany i respektowany. I w tym kontekście mamy taki przykład ciekawy. To nie znaczy, że jak ktoś nie przeczytał nowelizacji tego prawa, że ono nie obowiązuje. Bo ono obowiązuje. I jeżeli. Rzadko to się zdarza w tej sytuacji drogowej, ale, ale, ale ja taką widziałem, że u nas na drodze, gdy jadę tutaj w kierunku większego miasta Bielska, było zwężenie i policja stanęła i obserwowała, jak respektowany jest ten przepis, a ci, którzy go nie respektowali, byli zatrzymywani. Nie wiem, czy otrzymywali pouczenia w tym czasie, bo to było dosyć. Krótko po wprowadzeniu tego przepisu. Tego nie wiem. Ale chcę zwrócić uwagę, nieznajomość prawa wcale nie zwalnia od odpowiedzialności, bo prawo jest i prawo jest od tego, żeby go respektować. Dlatego Paweł tutaj pisze już w tej wstępnej narracji listu do Rzymian, bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą. A ci, którzy w zakonie mieli świadomość, wiedzieli, co zakon mówi, to przez ten zakon będą sądzeni. Dlaczego? Bo to jest Boży zakon. I to Bóg ten zakon dał. I nie zwalnia to z odpowiedzialności człowieka, czy wiedziałeś, czy nie wiedziałeś. Miałeś okazję się dowiedzieć. Dlatego też Paweł pisząc to. Zwróćmy uwagę, pisze do zboru, pisze do ludzi świadomych, ale pisze też, jak na wstępie powiedzieliśmy sobie, y, dwóch jak gdyby grup, które się tam zgromadzały razem jako jedną społeczność, jeden, jeden zbor. Y, to właśnie nawróceni z Żydów i ci, którzy nawróceni byli z Pogham, których tu Paweł Określa jako Greków. I kontynuując, Paweł pisze, gdyż nie ci, którzy Zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy Zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. W moim przekonaniu to jest kolejny tekst, który ma takie dosyć fundamentalne znaczenie. Sprawiedliwość Boża. Albo sprawiedliwość darowana od Boga. Nie ci, którzy zakonu słuchają, sprawiedliwi są u Boga, czyli nie ocenia ich Bóg tutaj jako sprawiedliwy, kto tylko słucha, a to Pan Jezus wyraźnie nauczał, że gdy y, tylko jesteś słuchaczem prawa Bożego, a nie wykonawcą, to niestety nic ci to nie pomoże. A w czasach, gdy Pan Jezus przyszedł, wskazał, Szczególnie tym, którzy się szczycili wykonywaniem zakonu, że tak naprawdę nie zasługują na takie miano. Bo w tym wszystkim było wiele nadużyć, które czynili. Lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. I tu chcę zwrócić uwagę na słowo usprawiedliwieni, bo później będziemy czytać w kolejnych rozdziałach, że przez zakon nikt nie otrzyma usprawiedliwienia. Choć był zakon usprawiedliwiający. Tora dzieliła się na kilka segmentów. I jednym z ważnych segmentów był cały rytualny zakon, który mówił o ofiarach składanych, o przelewanej krwi, która miała oczyszczać serce i sumienie grzesznika, ale jak pisze w liście do Hebrajczyków, nigdy zgładzić tego grzechu nie mogła. A więc usprawiedliwieni ci, którzy zakon wypełniają. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą o też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Paweł używa przykładu y, Pogan, y, którzy nie znają zakonu, y, którzy nie interesują się Bożym zakonem, ale mają coś wpisane w sercu, co im podpowiada, co jest przynajmniej w tych podstawowych wartościach i zasadach życia, co im podpowiada, co jest dobre, a co złe. Nieraz różnie to można odebrać. Myślę, że może nie wszyscy, ale wielu ludzi zna książkę W pustyni i w puszczy Stasio i Nel, historię, które kiedyś czytaliśmy, i tam z nimi wędrował taki, wcześniej był niewolnikiem, taki czarnoskóry człowiek. I on miał swoistą. Yy, swoistą, wypracowaną sprawiedliwość. <laughs> Bardzo to śmiesznie brzmiało w tym kontekście, jak on to wypowiadał. Yy, co jest dobrego, gdy kaleb ukraść krowę? A co jest złego, gdy kalebowi ukraść krowę? A więc jeden rodzaj kradzieży był przez niego yy, oceniany pozytywnie, bo coś on zdobył, nie tak jak powinien, ale zdobył. A druga, gdy jemu coś zabrano, no to, to, to było bardzo złe. I nieraz my ludzie właśnie tak postępujemy: że y, nasze zasady w naturze, które są, y, pokazują nam, że wygodnie nam coś zdobyć jakąś formą, taką, która nie jest akceptowalna w danej społeczeństwie, w którym żyjemy. Ale to nie znaczy, że sumienie nie stuka i nie puka. I Paweł o tym pisze. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. A więc to nie jest tak do końca, że ludzie, którzy Boga nie znają, nie uznawają, yy, nie wiedzą, co jest dobre, a co złe. Yy, w świecie bardzo ludzi wypaczonych, yy, śmierć kogoś ich bliskiego była złem można to było zobaczyć w różnych cywilizacjach yy, zaborczych, które na przestrzeni wszystkich wieków istnienia tego świata istniały. Wroga można było zabić, ale swojego nie. Ludzka sprawiedliwość myślana kategoriami tylko swej nacji to urosło w czasie II wojny światowej yy, w systemach Totalitarnych nazistowskich, do zupełnego wypaczenia, kiedy z zimną krwią zabijano ludzi, dzieci. Ale czy sumienie wielu z tych ludzi nie stukało? Czy tam w sercu się nie odzywało, że to nie jest do końca tak, jak powinno być? Można zabić sumienie. Można zniszczyć sumienie samym sobie. I to ludzie robią. I zrobili już wiele razy. Ale jest taki element i jest taki moment w życiu, kiedy te myśli nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Dlatego też y, musimy mieć świadomość, że Paweł Apostoł pisze w tym fragmencie dosyć istotną kwestię: że ktokolwiek bez zakonu żył, y, to bez zakonu czytamy, zginie. Dlaczego? Bo ta odpowiedzialność poznawania Boga dotyczy też poznawania Jego praw. I ta odpowiedzialność prowadzić człowieka musi do świadomości, co jest dobre, a co złe. Dlatego też, gdy Paweł kontynuuje, mówi ten szesnasty wiersz, będzie to w dniu, kiedy będzie ten moment Bożego sądu. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. I to jest moment, który przyjdzie na ten świat. To jest moment, który jeszcze się wydarzy. Paweł właśnie o tym pisze: że yy, przyjdzie moment oddzielenia prawicy i lewicy, dobrych i złych. I ten element spowoduje, że ludzie rzeczywiście wtedy zostaną ocenieni i osądzeni przez Boga. I teraz apostoł Paweł zwraca się do Żydów. Chcę tutaj, zanim przejdziemy do tego wiersza 17, uczynić pewną uwagę. Kiedy w pierwszym rozdziale określił zło człowieka, grzech, yy, kiedy uświadomił człowiekowi, że człowiek każdy odpowiada przed Bogiem, to gdy zaczynał drugi rozdział, to wyraźnie powiada, czy sądzisz, człowiecze, kimkolwiek jesteś, że unikniesz sądu Bożego? Zwróćmy uwagę również na tą kwestię narracyjną. Mówił tam do wszystkich. Bo Bóg nie ma względu na osobę, jak żeśmy dzisiaj czytali. Ale Bóg dokonuje pewnych wyborów w życiu ludzkim i oto kiedyś tam powołał do istnienia lud wybrany, naród Boży. Zawarł przymierze z Abrahamem, na podstawie którego y, oni y, uważali się i uważają się za Izraelitów, Żydów. Jeśli wtedy ty Mienisz się Żydem i polegasz na zakonie i chlubisz się Bogu, Bogiem, a to miało być chlubą tego wybrania, tych ludzi, którzy byli wybrani. I znasz wolę Jego i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon. Tu chcę wskazać na kolejną funkcję prawa Bożego, zakonu. Rozróżnić, co dobre, a co złe. Mówiliśmy o zakonie usprawiedliwiającym, ale tutaj w tym fragmencie teraz Paweł zwraca uwagę na ten zakon podstawowy. Zakon, który uczy, co jest dobrego, a co złego. I uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy. Jesteś Nauczycielem, bo ty masz poznanie, dobre poznanie, prawdziwe poznanie. Tyś poznał, co jest dobre, a co złe. Bóg cię po to wybrał, i to mówi do Żydów, byś właśnie był nauczycielem. Ty więc, który uczysz drugiego, samego siebie nie pouczasz. Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz. Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz który stręd czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokractwa, który się chlubisz zakonem przez przekraczanie zakonu bez z Boga, albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie, bluźnią imieniu Bożemu. Jak to jest, że, że człowiek patrzący z boku na kogoś, kto ma duże poznanie istnienia Boga, i tutaj akurat kieruję te słowa do Żydów, do nauczycieli. Potem przy końcu jeszcze coś powiem. Ważnego uważam dla nas wszystkich ludzi czytających te słowa. Ale wskazuje, że nauczyciel musi pierwszy być tym, który jest przykładem. Po to jesteś nauczycielem, by być wzorem dla ucznia. Nie tylko samej wiedzy, że masz dużo wiedzy i potrafisz ją przekazywać, ale że robisz tak, jak uczysz. Że czynisz tak, jak uczysz. A co uczysz akurat w tej kontekście, o którym dzisiaj rozważamy? No uczysz prawdy o Bogu. O wielkim Bogu. O Bogu, który pragnie, pragnął i pragnie ułożyć życie każdego z nas. Według normy, którą zamierzył, a to wszystko służyło celowi. I tu musimy pamiętać o intencjach nadania Bożych praw, aby ludzie żyli szczęśliwi. Ja bardzo często, yy, może i do znudzenia już, yy, powtarzam, dlatego że miałem okazję być w Danii, nie byłem dalej w Skandynawii, powtarzam pewną prawdę, która stała się ich mentalnością. Tam, yy, a sam to widziałem na własne oczy, tam ludzie nie zamykają domów, tam ludzie gdziekolwiek rower zostawią, nie zamykają go, bo tam nikt nikomu nic nie bierze. No Zdarzyło się teraz w ostatnich latach, kiedy troszkę najechało poprzez otwarcie Unii innych nacji, że Duńczycy naraz otworzyli oczy, że to nie działa tak już teraz, jak działało. A słyszałem, że w Norwegii, w Szwecji, w Finlandii że to jest właśnie tak bardzo podobnie może jeszcze bardziej. To pokazuje, że kiedyś uczone tam w tych kresach Europy dawniejszej, yy, Boże prawa o tym, że nie wolno kaść, nie wolno zabierać cudzego mienia, tak zostało yy, nauczone, że przyjęto jako mentalność, jako zasadę życia, współżycia. Nikt nikomu nie zabierze nic, nie musisz nic zamykać. Dla mnie zdziwieniem było, gdy jechałem i wielu rolników przy drodze postawili sobie tam taki regalik i tam ziemniaki, y, 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 jakieś owoce, warzywa są, jabłka, truskawki. To jeszcze nic, ale jest koszyk, gdzie są pieniądze i widać te pieniądze. Jadąc autem widzisz te pieniądze i te pieniądze nie znikają. Dla mnie, gdy pierwszy raz to widziałem, to było dosyć szokujące, który przyjechał tutaj z naszych... Terenów, gdzie po dwa, trzy zamki są w drzwiach. Ale to pokazuje, jak można żyć według prawa Bożego, bo intencją Bożego prawa, by żyło nam się wszystkim dobrze, szlachetnie. A więc to jest powód, dla którego Boże prawo zostało dane. Dlatego też Paweł tak mocno zwraca uwagę swoim współbraciom, Żydom, ale w jakimś sensie zwraca to również nam, że ci, którzy mają poznanie, powinni przede wszystkim nie tylko o tym mówić, ale być wykonawcą Bożego prawa. A być wykonawcą to znaczy być przykładem, że żyjesz zgodnie z zasadami Bożymi, z prawami Bożymi. Bo jeżeli tak nie jest, to czytamy tu na karcie Pisma Świętego, Paweł pisze, albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. No bo co oni mogą powiedzieć o człowieku, który naucza tak, a robi odwrotnie? No bluźni, a co to za Bóg ich. I teraz Paweł dotyka ważnej rzeczy. Bo kto mógł być Żydem? Żydem od czasów Abrahama, gdy Abraham uwierzył Bogu, to jest napisane, że Bóg polecił mu, żeby na znak tego przymierza, który z nim zawiera, obrzezał siebie i wszystkich swoich mieszkańców domu. I od tego czasu trwa obrzezywanie. I wszystkie dzieci Abrahama są obrzezane. Nawet były momenty w życiu w historii narodu izraelskiego, że kiedy urodzili się ludzie gdzieś na obczyźnie, a nie byli obrzezani, to potem, kiedy wrócili do, yy, z powrotem do, 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 do kraju rodzinnego, to musieli zostać obrzezani. Obrzezanie było pewną, pewnym symbolem było yy, znaku przymierza między Bogiem a Abrahamem. I Paweł, odwołując się na ten jak gdyby, rytualny znak, uczyniony na ciele, kto jest Żydem, pisze tak. Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. Możesz być obrzezany, ale tak naprawdę Bóg cię zalicza do nieobrzezanych. Dlaczego? Bo zasadą Bożą jest, że co na zewnątrz, to pierwsze w sercu. A więc pierwsze przemiana serca i myśli, a potem zewnętrzne znaki. Gdy my dzisiaj wykonujemy zewnętrzny znak chrztu i idziemy do wody i ktoś nas chrzci, to to jest zewnętrzny znak tego, że przeżyliśmy nowo narodzenie, zrozumieliśmy swój grzech i potrzebujemy wykupienia. A to wykupienie z wiarą wyznajemy, że to jest uczynione i było uczynione w Jezusie Chrystusie. I ten zewnętrzny znak jest ważny, ale on ma znaczenie tylko wtedy, gdy nastąpiło coś wewnątrz w nas. I podobnie apostoł Paweł tutaj mówi na temat obrzezania, które było znakiem dla narodu izraelskiego. Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem serca. I już prorocy Starotestamentowi, między innymi Jeremiasz, wołał do Izraela, który już od, daleko odszedł od praw bożych. Kulty pogańskie zaczęli czcić. Bałwanki sobie robili i Jeremiasz nawoływał, mówi, obrzeżcie serca swoje, bo w tym ma Bogu podobanie. Bogu się podoba, gdy serce jest przemienione. Do tego Bóg zmierza. Tego pragnie i tego oczekuje od człowieka. A więc czytamy... Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, i tu mówi o poganach, zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? Paweł pisze, jak to zaliczy Bóg, że Bóg zaliczy to właśnie w takim kontekście, że to nieobrzezanie jego cielesne, ale obrzezanie serca ma większą wartość u Boga. Bo jeżeli tak się nie stanie, to czytamy przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził Ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. Zwróćmy uwagę, jak tutaj Paweł szermuje tym słowem zakon. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest z nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest z nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery, takim achwałem u Boga, nie u ludzi, lecz u Boga. Kochani, kończąc dzisiejsze rozważanie i ten drugi rozdział, chcę zwrócić naszą uwagę na bardzo ważną rzecz. Jest to szeroki temat, który Paweł poruszył w liście do Galacjan. Pamiętajmy, jak na wstępie mówiłem w pierwszym wykładzie, list do Galacjan był jednym z pierwszych listów, i pisząc list do Rzymian, list do Galacjan już istniał. I tam Paweł rozprawiał się z, z dylematem niektórych pogan, którzy byli nawoływani i nauczani, że muszą się obrzezać, bo inaczej nie będą bożymi dziećmi. Paweł się temu mocno sprzeciwił, ale tutaj, w tym kontekście, Paweł tłumaczy, dlaczego nieobrzezanie serca powoduje, że człowiek staje się niestety tym, który, którego Bóg nie uznaje. Nie ten jest Żydem, jeszcze raz czytam, który jest z nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele. Bo gdy Pan Jezus wspomniał ojca Abrahama i rozmawiał z faryzeuszami nauczonymi w piśmie, to y, powiedział im, wy nie jesteście ojca Abrahama. Kiedy oni wcześniej odwołali się, my, mamy, my mieliśmy i mamy ojca Abrahama, mówi, gdybyście byli ojca Abrahama dziećmi, mnie byście przyjęli. Wszak on był synem Abrahama. I mamy całą genealogię opisaną, jak od czasów Abrahama ona biegła aż do Jezusa Chrystusa, naszego Pana. On był rzeczywistym synem Abrahama, ale on też stał się wykupicielem i tych Żydów, którzy uwierzyli w niego, i tych spogan, którzy przyjęli znamię syna człowieczego i wiedzą, że on jest ich Panem. Dlatego też czytamy w liście do Galacjan, w trzecim rozdziale, w siódmym wierszu, takie słowa. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Paweł Apostoł tutaj w tym fragmencie końcowym drugiego rozdziału bardzo wyraźnie pokazuje, że synem Abrahama, yy, Żydem, jest ten, obojętnie czy jest poganin czy Żyd. To jest ten, który przestrzega Bożych praw i żyje według Bożych zasad. I kiedy jest obrzezane serce, a dzisiaj właśnie obrzezka serca jest ważna, to bez względu na to, czy ktoś ma obrzezane ciało, czy nieobrzezane ciało, jest nazwany Synem Bożym, Dzieckiem Bożym. Bo, bowiem nie ten jest Żydem, który jest z nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest z nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery, takim ma chwałem nie u ludzi, lecz u Boga. I to życzenie i to pragnienie apostoła Pawła kieruje do was i do siebie, by mieć chwałę u Boga. By obrzezane nasze serca, świadczone były przez nasze czyny, byśmy tak postępowali i tak żyli, jak Boże prawo wskazuje nam, a jednocześnie pokazuje nam, że jesteśmy ludźmi, którzy potrzebujemy właśnie łaski Bożej i zbawienia, o czym będziemy w następnych spotkaniach mówili. Niech dobry Bóg nas pobłogosławi. Amen.